Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie w Blada. W tym odcinku mamy mapkę szóstą epizodu czwartego, The Ganglion Deeps. Cokolwiek to znaczy, to jednak ta mapka będzie odbywała się w takim klimacie iście szatańskim. Już w tle tak cichutko słychać jakieś modlitwy. I generalnie jest to jakaś taka, może jakiś taki klasztor sekty lub coś takiego, szatana. Myślałem, że może uda się ich strącić, bo niestety, ale będziemy musieli z nimi powalczyć. Wow, szybko poszło. Ta nasza czaszunia się chyba wściekła. Był jakiś dziwny dźwięk i po prostu zmasakrowało tego gargulca w moment. Ale to dobrze dla nas. W końcu mamy wręcz nieograniczone ilości amunicji, bo praktycznie wszystko mamy wymaksowane. No może oprócz bazuki. Jest to już jedna z ostatnich mapek z całej gry. Także tutaj będzie zadyma naprawdę. Przednia. Potem nam zostanie już tylko jedna taka króciutka. No i końcowa walka z bossem. Okej. Okay. Jeśli chodzi o sekrety, to ta mapka posiada tylko jeden sekret. Także już tutaj sobie albo twórcy odpuścili i im się po prostu nie chciało, albo po prostu tak miało być. Zróbmy sobie quick save'a. Tak dla pewności. Co my tutaj mamy? Tutaj potrzebujemy klucz z płomieniem. Te modlitwy tam w tle są creepy troszkę. Tutaj przeciwników już jest sporo. Akurat w tym nie szczędzili twórcy. Twórca mapy. Mamy kluczyk i teraz coś tu się dzieje. Może lepiej przycupnąć. O. Sympatycznie. Może prądnica. Nie wiem, czego się spodziewać. To... Dobra, troszkę pora na zmianę, żeby nie było za nudno. Tutaj potrzebujemy kluczyk z okiem. No i mamy kluczyk z okiem, ale co dalej? Aha. Po prostu ducha mamy. Nic strasznego. Czy on już padł? Padł. Dobra, quick save, bo nie wiem, czy tutaj czasem rączek nie będzie. Wow, mamy teraz... Tam na dole było
dwóch bossów jednocześnie. Okej. Ajajaj. W sumie to dawno nie zginęliśmy, więc... Przepraszam. Alergia się odzywa znowu. O, słyszę rączki, więc... Uciekamy. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Apteczka. W końcu się przydała na coś. O, a on żyje jeszcze. Dobra. Zróbmy zapis dla pewności. Bo jednak to jest dosyć trudno, nie powiem. O! Oczko to ja biorę w ciemno. Takie dosyć podejrzane to pomieszczenie. Chciałem, żebyście sobie chwilę posłuchali. Wow, 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 uciekać, uciekać. Quick save. Dzień dobry, panie duchu. Aha, to chyba tu jesteśmy w tym pomieszczeniu teraz. Z dwoma dużymi pajączkami. Czy on tak szybko padł? Był taki dźwięk, jakby już padł, ale głowy nie daje. No ale nie ma go. Zapraszam pana ducha. Dobra. Tutaj mamy wrota z pajączkiem, więc pewnie za chwilę tam będziemy musieli zajrzeć. Ja tam słyszę, jak oni coś mówią po analnemu, że tak powiem. A, jest drugi pajączek jednak. No jak one teraz szybko padają. A wcześniej to trzeba było ładować w nich te rakiety. Robimy quick save'a i idziemy dalej. Aha. Aha, i teraz się cofnęliśmy tutaj na początek, gdzie potrzebowaliśmy tego klucza z płomieniem. Oj, tu coś się kroi chyba, bo jest akimbo. Skorzystajmy z tego. Dobra, tu na razie nie chcę iść, bo musimy sobie wskoczyć do sekretu. Hop. 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 I to jest jedyny sekret na tej mapie.
Wow, tutaj są skoki wiary, więc wolę zrobić quick save'a. Nie. O. Zawsze coś. Jakieś ospałe te rączki. Zmęczone. Może ciężko pracowały dzisiaj cały dzień, nie wiem. I co teraz nas czeka? Już myślę, że jesteśmy gdzieś blisko końca. Ale to było fajne. Szkoda, że nie zginął. Ale on mi tutaj lata. Nie wiem, czy on jest w stanie teraz zajść do mnie w ogóle, czy już przepadło. Chyba przepadło. Tu jest jeszcze jakaś jedna winda. Jak chcę jeszcze na chwilę tam wrócić i zobaczyć, czy czegoś nie pominąłem. Jak eksplorujemy to już tak dokładnie. A. Papa. A tutaj tylko bambosze są. W sumie możemy. W sumie nie wiem, czy możemy tu spaść, czy nie. Może. Lepiej tutaj spaść. Możliwe, że tam już bym się zabił. Oj, słyszę rączkę. A nawet dwie chyba. Jedna już spłonęła. A, i to jest wsio. Hop. No i chyba wolę wziąć rakietnicę w rękę. Nic strasznego na szczęście. Ale słyszę gargulca. A nawet widzę. Zapraszam pana gargulce. Znowu gdzieś uciekł. No i kończymy. Kolejna plansza będzie bardzo ciekawa, nie za długa, ale oryginalna na pewno. Będziemy się poruszać dosłownie jakby w mięsie. Także zapraszam do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że zachęciłem. Sekret zdobyty, także plan wykonany. A ja już dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnym. Cześć.